Witam kochani. Dzisiaj jest 10 dzień września 2023. Skałki, Świętochowice. Jedziemy do Świadków Jehowy, tam stoją na stojaczku. Świadkowie Jehowy to 239 krajów, stoją na całym świecie. Mateusz 24:14 na świadectwo i przyjdzie koniec. Oczywiście koniec kłamstwa, 2 Tesaloniczan, 2 rozdział od 1 do 16. Umiłujcie prawdę Chrystusa. Efezjan 4 rozdział od 20-24, bo Efezjan 5-14, świadkowie są martwi dla Chrystusa, którego ja głoszę już tylko Zbyszek, dlatego trzeba im pomóc. Jak kogoś się kocha, to się mówi prawdę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem się zapytać, czy Bóg mieszka w sali królestwa u Świadków Jehowy? Pan już ostatnio z nami rozmawiał. Ale myślę, że wszystko wyjaśnione. Ale z tym panem nie rozmawiałem. Ja tego pana przegoniłem. Gonił mnie pan za co? Byłem bardzo niegrzeczny. Ale ja... nie żałuję. Nie? Ja wybaczam. Nie żałuję. I nie będę pana przepraszał. Ale ja jestem synem Chrystusa. Pan mam opinię psuje. Jako? Ja wam głoszę reklamy na cały świat. Nie, dziękujemy. Stoicie w Bieszczynie. Już rozmawialiśmy, dziękujemy. Bo, Dzieje Apostolskie 17:24. Bóg nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Czyli u kościoła katolickich nie ma w tych, co ksiądz zarabia pieniążki. I wy macie to samo po katolicku. Nawet jeszcze gorzej, bo żeście bardziej udajecie pobożnie. A mógłby już pan jechać dalej. Ja nie jestem panem, jestem synem króla. Król Izraela. Błogosławiony, co przychodzi w imię króla Izraela. Na Syjonie w słowie zbawienie. Ja chcę, bo... to samo nie będziemy sobie powtarzać co tydzień. Bardzo dziękuję. Jakie co tydzień? My tu już dawno się nie widzieliśmy. No niedawno była z nami rozmawiał. Bardzo dziękujemy. Ale wiecie, że królestwo już przyszło. Wszystko wiemy. Dziękujemy. Chrystus jest tym królem. A wy macie królestwo Jehowy. Czyli wam będzie zabrane królestwo Jehowy. Mateusz 23:43. A dane tym, co będą Chrystusowi służyć. Mateusz 17:5. Bo Chrystus się nie zmienia. Apostoł Paweł rozmawiał z Chrystusem, Jezusem. Szalu, czemu mnie prześladujesz? To jest ojcem w niebie jest Chrystus. Bo katolicy mają papieża ojca w Watykanie, a wy macie ojca amerykańskiego Jehowy w Ameryce. Tylko, że wy macie owoce ducha i nie przeklinacie, jesteście życzliwi, łagodni. Tak, bracie, także nikt nie będą chcieli cię uśmiercić i będziesz musiał sobie odebrać życie. Nakrywacie się, bo wiesz, jak nie nawrócisz się do Chrystusa. A ja nie chcę twojej śmierci. Ja chcę, żebyś głosił Chrystusa. Ale już, dziękujemy bardzo. My już porozmawialiśmy wcześniej. Bardzo dziękuję. To zostawię kartkę jedną. Nie, my dziękujemy. Bo apostoł Paweł pisał... Proszę. O, proszę. Tu jest młody chłopak. Bo Chrystus żyje. Tak. I raj będzie na ziemi, bo jak Jezus był, też były w gołębie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Miłego dnia życzymy. Miłego dnia. I nie lękajcie się. Ja nie jestem waszym wrogiem. Ja przekazuję prawdę, nic więcej. Dla mnie Chrystus jest wszystkim. Tak samo jak apostoł Paweł. Głosił Chrystusa. To jest mój brat w Chrystusie. Dziękuję. Miłego dnia i spokój Chrystusa niech stąpi na was. Ja tobie, braciszku, wybaczam. Dziękuję. Do widzenia. Także mamy skałki. Jest woda. Woda życia. Jana 4, rozdział 14, werset. To Chrystus jest tą wodą. Czystą wodą i wiara, Rzymian 10:17, ze słuchania słowa Chrystusowego, którego ja głoszę, Urszulka Zbyszek. Także świadkowie no stoją, nie chcą słuchać. Dlaczego? No bo wiadomo, by musieli wszystko na nowo budować, jak apostoł Paweł, Szaweł, wszystko mu się zawaliło i budował Chrystusa na nowo. Bo to jest, diabeł zaślepił mózgi nasze i mi Chrystus mnie odślepia, a ja oślepiam Świadków Jehowy i każdego, kto by chciał posłuchać prawdy Chrystusa, bo jestem prawa ręka. Moim mózgiem jest Chrystus, głową Kościoła, czyli mojego ciała. On mi mówi, co mam robić, co dobre, co złe. Przez sumienie Jana 14:17 Duch Prawdy. Mamy połączenie i ten Duch Prawdy jest najlepszy, bo daje życie. Duch Święty jest udawany, taki święty papież, święty Mikołaj, święta woda, święty diabeł. No diabeł to jest Lucyfer, co zna pisma, niesie światło, czyli światło, ale śmierci, bo to jest anioł światłości, tak? Także, no prawda jest jaka jest. No, Szaweł, Paweł, Dzieje Apostolskie, 9 rozdział od 5 do 25. Kim ty jesteś? No nie mógł zobaczyć Boga i zostać przy życiu. No 3 dni był niewidomy, bo Chrystus go światłem otegocił i 3 dni nie widział. Nie jadł nawet ze strachu, ze stresu, bo zobaczył Chrystusa.
to przerażenie Boga zobaczyć i zostać przy życiu. No ale wiadomo, że pomału dawkujemy sobie te światełko, tą prawdę, odślepiamy się i to, co prawda, otrzymamy się w umyśle i w sercu, kierujemy się miłością, no i prawdą. Ale prawda i tak wzejdzie i te mądre dziewice, Mateusz 25 rozdział, 5-6 werset, wszystkie zasnęły, te panny i dziewice. No i teraz będzie wybudzenie, że wszystkie się wybudzą, ale nie wszystkie będą mieć tą oliwę, prawdę, miłość Chrystusa. No i te, co będą mieć oliwę, czyli mądrość Łukasza 21:15-28, podniosą głowę do góry i przyjdą na wesele baranka. Objawienie 19 rozdział od 7-9. Chrystus ma żonę, Galacjan 4:26, to jest matka, no, Jeruzalem górne, które jest w niebie, jest naszą matką. Objawienie 21:2, ono wstąpiło na ziemi, ja jestem waszą matką. 1 Tesalonicza, 2 rozdział, 7 werset, Biblia Tysiąclecia. Jak matka apostoł Paweł karmił Tymutusza, Tytusa, pisał listy, nasz też karmi, bo jest matką, czyli żoną Chrystusa, czy oblubienicą, bo Chrystus, tak jak Salomon, miał 700 żon, 300 nałożnic, to Chrystus, to jest duchowy sposób, tak? Bo na każdym mężczyzną jest Chrystus, 1 Koryntian 11 rozdział od 1-3, żeby nie było, że ktoś powie, że pedał, nie? Znaczy gej. Bo chodzi o prawdę i prawda nas wyzwoli, także Chrystusowa prawda niszczy dzieła diabła, obnaża dzieła diabła i diabeł, to w ludziach jest zakłamany mózg, nie chcą słuchać, bo boją się prawdy przyjąć, ale udają, że służą Bogu. Jakiemu Bogu służycie? Jakiemu? Jak jest tylko jeden prawdziwy Chrystus. Reszta to są fałszywe bogi, których sami sobie tworzycie. Także nasza służba nie jest daremna. Zbyszek, Urszulka i ja, Bogdan, przekazujemy wam prawdę, że nowe miasto Jeruzalem, gdzie będzie sprawiedliwość przez waszą wiarę, jak uwierzycie, Hebrajczyków 10:38, bo religia was uśmierci, jak faryzeusze, saduceusze, to mieli śmierć. Chrystusa gonili za to, że im psuł interesy, biznes, stołki, władzę. Oni mieli uczyć o Bogu, oni żyli klucze poznania, oni zniszczyli. I Chrystus się aż płakał nad grobem Łazarza. Łazarz po 4 dniach nie opowiadał, jak tam było w piekle. No nie ma piekła po śmierci, teraz macie piekło na ziemi i fałszywy spokój. Baranek już zwyciężył i teraz jest wybranie. Zwyciężajcie, naśladując baranka, objawienie 14 rozdział. Nie idźcie z żadną kobietą, żadną religią, bo każda religia, której Chrystus nie założył, a żadnej nie założył, bo założył swoją żonę, Jana 3:29. Ja jestem waszą żoną, znaczy oblubienicą, waszą matką, bo żona jest matką też, a wy jesteście dziećmi chrystusowymi, których ja rodzę was przez to, że przekazuję prawdę Chrystusa, ale jestem waszym bratem, ale waszym ojcem w niebie jest Chrystus. Mateusz 23:8-9-12. Chrystus nie jest pośrednikiem. Chrystus jest Bogiem, Ojcem, Królem, Nauczycielem, Zbawicielem. I zamordowali króla, władcę. I słowa go nie mordujcie, bo król to nie jest panem. Król nie może być panem. Panem jest diabeł. Słownik wyrazu obcych. Zobaczcie. Sprawdzajcie, czy tak się rzeczy mają. Bo wnikliwi, Księga Daniela 12:3. Zrozumieją, ja jako gwiazda wam przekazuję te rzeczy. Jako gwiazda, 12 gwiazd to ja jestem. Chrystus ma w koronie, objawienie 12:1, to ja jestem tą gwiazdą. I kto chce, niech, kto pragnie, niech darmo weźmie. Zbuduje swoją wiarę i się zbawia sam. 1 Tymoteusza 4:16. Bo Chrystus zbawił, już wszystkich zbawił i On jest Królem. I On buduje jako cieśla doskonałe rodziny, doskonały świat. Ale ten świat przeminie. Macie bestie, znamie bestii, to jest cipowanie, to wszystko. I to tam się wszystko wypełnia teraz. 13 rozdział objawienie Jana się wypełnia. Ale prawo Chrystusa w serduszku, miłości. No świadkowie nieraz policja te sprawy. No ale dzisiaj spokojnie, dobra. Ja też na siłę też nie da się na siłę, tak? Ale trud nie jest daremny, także apostoł Paweł był wybrany na końcu przed zarzeniem świata. Galacjan 3:26-29 i Dzieje Apostolskie 5:32. Przez posłuszeństwo dla Chrystusa 100% dostaje się wszystkie tytuły. Anioł Bogdan do was przemawiał w duchu prawdy na 14:17. Rzymian 8 rozdział. Błogosławię wszystkich. Mateusz 10:8 wskrzeszam, objawienie 20 rozdział, 6 werset. Wstęp pierwszy zmartwychwstanie. Jana 5 rozdział od 21-29. Przyjmijcie prawdę Chrystusa i żyjcie w Jego Królestwie, które przyszło.
przyjdź królestwo Twoje, Jego prawdzie miłości.